Witam Państwa. Chciałam Państwa zaprosić jako kuratorka projektu do obejrzenia efektów prac, kilkumiesięcznych prac na terenach gdyńskich hal handlowych. Do projektu zostali zaproszeni artyści i artystki Wojtek Radke, Łukasz Surowiec, Dariusz Fodczuk, Alicja Nowicz oraz Monika Szpener. Eksplorowaliśmy przestrzeń hali przez kilka miesięcy, badaliśmy jej tkankę zarówno architektoniczną, ale chyba przede wszystkim tkankę ludzką, która wypełnia ten obiekt. Powstał szereg prac, możemy zobaczyć zarówno instalacje, jak i performance'y. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa. Projekt, który przygotowałem w ramach wystawy Siatka, jest to rodzaj funkcjonalnego pomnika. Te stoliki charakteryzowały się głównie tym, że były to dosyć tanie miejsca do handlu. Można było wynająć taki stolik za 10 zł, sprzedawać na nim przedmioty przez cały dzień. W ramach mojej pracy pomyślałem, że warto byłoby zachować właśnie ten fragment historii tego miejsca i zamienić go, nadać mu nowe życie, idąc krok dalej i powołać pewną funkcjonalną przestrzeń do tego, aby można było sprzedawać swoje przedmioty całkowicie za darmo. Praca w postaci budki telefonicznej, która została tutaj zainstalowana przed miejskimi halami targowymi w Gdyni, zawiera w sobie opowieści kupców i osób związanych z halami targowymi. Jest to około 100 historii, które zebrałyśmy w czasie pobytu rezydencyjnego w Gdyni. Historie o przyszłości, historie aktualne i także życzenia i marzenia na przyszłość. Dzień dobry, zapraszam Państwa na Wielką Wędkę Szczęścia. Będą mieli Państwo okazję wylosować przedmioty wyselekcjonowane z hali. Będą znajdować się one oto w tym akwenie, a Państwo na podstawie wypełnionej ankiety dobiorą sobie idealny dla Państwa przedmiot. Witam Państwa, nazywam się Alicja Nowicz i przygotowałam projekt pod tytułem Wędka Szczęścia. Projekt odwołuje się do tożsamości Polski lat 90. i hala jest dla mnie takim miejscem reprezentatywnym. Skierowane są do wyznawców modernizmu czy fanów hali jako obiektu modernistycznego, bo być może właśnie ten aspekt jarmarczny, codzienny, improwizowany lat 90. jest tym, czym powinna być dla nas hala. I głównym takim pytaniem projektu jest, jak to zachować i jak do tego wszystkiego podejść. Stoimy przed instalacją Koniec Epoki, Fin de Siècle. To moja instalacja. Jest to część wystawy Siatka. Wystawy, która jest robiona w hali targowej, w przestrzeni nie muzealnej, nie galeryjnej. Instalacja Koniec Epoki odnosi się do sytuacji, w której się znajduje ta hala targowa, jak też wiele innych miejsc w Polsce. Patrzymy sobie po różnych budkach i różnych tego typu miejscach i myślimy sobie, można by było to wszystko ładniej zrobić, ale też jest potem taka druga refleksja, jaka przychodzi, to jest taka, że czy jak my ludzie robimy ładniej i zawsze wszystko zmieniamy, to czy to przynosi pożądane efekty? Kto na tym traci, kto zyskuje, czy to dobrze, że te zmiany zachodzą, czy ta estetyka, o którą walczymy teraz, czy ona na przykład za kolejne 5-6 lat nie będzie tak samo passé, tak samo nieelegancka, niezgrabna. Jeżeli widzimy, że czegoś brakuje w sztuce, to jest to prawie pewne, że czegoś brakuje po prostu gdzieś między nami, ludźmi. Nie wiemy, czy to dobrze, że ta budka tak tutaj stoi, czy że niedobrze. Czy lepiej, żeby była nowa, czy lepiej, żeby została taka, jaka jest. Czy też może powinna tutaj stać taka budka, co stała jeszcze przed tą budką, która teraz tutaj stoi różowa. Ja tego wszystkiego nie wiem, ale to wszystko jest ciekawe. Ja w tym kraju żyję. Nie umiem pisać wierszy, ale umiem robić rzeźby i to jest moja na to wszystko odpowiedź. Jesteśmy na ulicy Wójta Radke. Nazywam się Wojtek Radke. Robię tu zakupy od 30 lat. Od 30 lat również uprawiam sztukę, która opiera się o zmysły, o haptyczność, o różne działania zmysłowe. Ten stół to spotkanie 6 osób, z którymi łączy mnie w zasadzie krótka chwila. Tak jak tu przy stole, ich nie ma, ale są ich produkty, które zostały przeze mnie przetworzone, które są gotowe do zjedzenia. Kiedy je spożywam, spotykam się z nimi. To jest ten moment, który jest dla mnie ważny w sztuce. Ułamek sekundy. Miejsce, w którym jestem, też jest przypadkowe. To jest boks po Chińczyku, który tutaj działał przez jakiś dłuższy czas. Wybrałem 1/4 kwartału, odmalowałem ją i postawiłem tutaj instalację jadalną. Zapraszam do stołu.